Cześć, 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 witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Terraria na kanale Rivik. A dziś połowimy sobie na podniebnym biomie, w tej oto tutaj, na tej oto chmurze. Zapraszam wszystkich do oglądania. Najpierw sobie założymy nasz strój wędkarza, tu mam reaktor założone, mamy system krasnala ogrodowego, całkiem fajny przynętny, bo aż sobie wziąłem na tą okazję 5 masterbaitów mistrzowskich właśnie przynęt. W sumie gwiazdki też przy okazji pozbieram trochę, zanim nadejdzie ranek. W sumie nawet z ciekawości sobie na Wikipedii sprawdzałem, czy cokolwiek można tutaj złowić, takiego, że tak powiem, ciekawszego. Czy nie ma tam nic wyjątkowego i w sumie nie ma to specjalnie dużo ciekawych rzeczy. Poza jedną biomową rybą i skrzynią właśnie z biomu podniebnego, w razie gdybyśmy jeszcze chcieli coś tam pozyskać, to nie ma w sumie tu nic bardziej właśnie przydatnego. Te chmury bym sobie usunął, bo mi troszeczkę tutaj zawadzają. Poprawił sobie tutaj troszeczkę teren i zbudujmy sobie tutaj platformę, na której bym sobie mógł w spokoju łowić. Tutaj pochodnie sobie postawmy. Tu też jedną pochodnię, żeby było jasno. Teraz nala ogrodowego i zaczynamy sobie w spokoju łowić. W sumie nie wziąłem ze sobą. Wiecie, czego nie wziąłem? Mikstur w sumie do łowienia. Co z nie pójdźmy po nie, tak szczerze powiedziawszy. Też mi się powoli one kończą. Muszę zacząć trochę wykonywać zadań u Angelera. Bo jeszcze, jest jeszcze jeden w sumie ciekawy przedmiot, który chciałbym zdobyć, a nadal go jeszcze nie zdobyłem. Weźmy sobie też troszeczkę tej zanęty. Z dwie mikstury standardowo, z pięć mikstur skrzyni jak zwykle i może miksturę sonaru, albo i dwie nawet. Dlaczego one służą, też wam zaraz pokażę, bo w sumie do tej pory jeszcze z nich nie korzystałem. Dobra. To może zanim tam dotrę, to jeszcze wam po drodze pokrótce opowiem, na czym polega mikstura właśnie sonaru. Ona polega na tym, że kiedy, że ona troszeczkę wydłuża branie, bo kiedy na przykład jakaś ryba bierze, to tak szarpie właśnie za spławik i w tym czasie jeszcze jest wyświetlane nad spławikiem właśnie co aktualnie ciągnie wam za wędkę. Jeśli tego nie wyciągniecie, to po prostu napis zniknie i musi poczekać na kolejne branie. W ten sposób możecie oszczędzić sobie trochę przynęt, jeśli nie chcecie łapać czegoś, co jest po prostu mało wartościowe. Czekaj, wypijmy sobie to może najpierw. Wszystko. Dobra, łowimy. Mam aż 169 punktów mocy, bo akurat jest właśnie pełnia, on też mi zwiększa trochę. Właśnie, garpik daje, to mi się właśnie wyświetla tutaj teraz nad każdym złowionym przedmiotem, mi się wyświetla co złowię. Okoni może nie będę wyciągać, będę wyciągać tylko te garpiki i może skrzynie biomowe. Niebieska skrzynia, to jest właśnie skrzynia biomowa, która ma praktycznie taki sam drop jak skrzynie z właśnie chmur. Okoni, tak jak mówię, nie wyciągam, bo szkoda mi na to przynęt. Drewniane skrzynie ewentualnie, bo z nich jest trochę zawsze kasy. Dobra, zresztą drewniana skrzynia. Kurde, konie miałem nie wyciągać po prostu tak już odruchowo. No, znowu odruchowo. Kolejny garpik daje. Drewniana skrzynia. No, w sumie całkiem ładnie idzie. Mało konia, dużo tych ryb biomowych. Już w sumie fajnie, bo złowiliśmy pierwszą skrzynię, faktycznie tą podniebną. To tyle dobrze. Tylko mnie w sumie martwi jedna rzecz, bo ja miałem przy sobie 5 masterbaitów, a już mi się zużyły 4. Co mnie w sumie trochę, że tak powiem, nie zadowala. Bo im lepsza przynęta, tym mam mniejszą szansę, że się zużyje. A mi się już 4 zużyły, praktycznie nic nie wyłowiłem do tej pory. Trochę słabo, nie powiem. Dobra. O, złota skrzynia. W sumie fajnie. Złote skrzynie zawsze będę sobie otwierać, bo w nich są zawsze przydatne przedmioty. Na przykład złoto, czy akcesoria, które mogą się do czegoś przydać. W sumie fajnie, że wybrałem ten naszyjnik zamiast tamtej bransoletki do leczenia. Ten naszyjnik z tym miodem. Bo on w sumie moim zdaniem jest troszeczkę lepszy. Sam fakt, że polewa mi miodem, właśnie mocno przyspiesza moją regenerację. W
wypuszcza właśnie pszczoły, które też atakują przeciwników. O, fajnie, kolejna super skrzynia i to w bardzo krótkim odstępie czasu. Już mi się widzę Master Blade skończył i mój zaczarowany robak, którego tutaj miałem. To sobie mogę sobie ich nawet zrobić jeszcze z dwa, bo właśnie z jednego robaka jednej gwiazdy możemy zrobić zaczarowanego robaka, który ma trochę większy bite power. I jeszcze fajnie, bo to właśnie połączyliśmy go z tym naszyjnikiem, który dostaliśmy z Crimson i on właśnie nam zwiększa szybkość poruszania się, kiedy obrwiemy. Żelazna skrzynia. O dziwo pierwsza w sumie. Złowiliśmy dwie złote, a złowiliśmy dopiero pierwszą żelazną. Ja liczę właśnie na dużą ilość tych biomowych skrzyń. Przede wszystkim. Garbik Daya. Jestem ciekaw, co można z niego zrobić, bo w sumie nigdy go jeszcze wcześniej nie wyłowiłem. Ja tak naprawdę nigdy nie łowiłem wcześniej na chmurze. I w sumie z tego, poza tym właśnie jeziorem, na którym teraz łowimy, zostały nam w sumie do wyłowienia jeszcze, że tak powiem, obczajenia jeszcze dwa jeziorka. Jezioro w lawie, w piekle, które możemy sobie, bo można łowić w lawie. To, gdzie łowimy, jest absolutnie, nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby to była lawa. Ale na przykład my pójdziemy sobie do piekła, chciałem sobie właśnie w piekle zrobić taki fajny staw wypełniony lawą. Czy była właśnie adekwatna do wyławianych przedmiotów i ogólnie jeziora, w którym mówimy, bo to będzie jednak jezioro lawy. Jest jeszcze jeden biom, na który się udajemy przed piekłem. Jest to dungeon, ponieważ dowiedziałem się, że w dungeonie też można sobie stworzyć jezioro i w tym jeziorze właśnie można łowić. Można właśnie, mamy szansę na wyłowienie skrzyni, która jest taką skrzynią jak ta, którą możemy otworzyć przy pomocy złotego klucza. Kurde, cały czas jakieś okonie. Złapmy sobie tą złotą rybkę, bo potem ich brakuje, a czasami na przykład mogą się do czegoś przydać. Dobra. Tam w ogóle gdzieś przyszedł właśnie wędrowny kupiec, abym sobie do niego poszedł, bo potrzebuje licznika obrażeń na sekundę, byśmy mogli w końcu sobie zrobić właśnie nasze akcesorium uniwersalne, pokazujące nam dużą ilość właśnie informacji, bo mamy już praktycznie wszystkie informacje dostępne w grze. Brakuje nam właśnie tylko szybkości poruszania się. O, ryba sefiru. To jest właśnie to akcesorium, które przywołuje do nas taką latającą rybę jako zwierzątko. Widzę, że ten szerszy naprawdę sobie całkiem dobrze radzi z tym strzelaniem. Nie mamy jeszcze pokazanego właśnie wykrywacza metali i nie mamy pokazanych obrażeń na sekundę. To nie jest jakieś specjalnie do rzeczy potrzebne, ale warto byłoby to mieć, to byśmy sobie troszeczkę miejsca oszczędzili, bo łącząc właśnie te wszystkie cztery akcesoria, byśmy sobie zwolnili dwa dodatkowe sloty w sumie nawet cztery wolne sloty w ekwipunku. Bo telefon, który możemy stworzyć, możemy jeszcze połączyć z lusterkiem albo z lodowym lusterkiem. My mamy lodowe, bo akurat takie spotkaliśmy. I możemy stworzyć właśnie smartfon, który jest takim lusterkiem dającym nam wszystkie dostępne w grze informacje. Dobra, ja tu sobie jeszcze może chwilę połowę. Poczekajcie, w sumie, poczekam aż mi się skończą. Albo wiecie co, chodźmy szybko, bo ja muszę iść do naszego merchanta, bo ja chcę zobaczyć co koniecznie co on ma. Właśnie mi brakuje zaledwie jednego akcesorium do zdobycia faktycznie pełnego kompletu. To byśmy sobie jeszcze dzisiaj stworzyli, o ile on ma faktycznie to. Faktycznie ma to akcesorium. Dobrze by było. Czy on to ma? Niestety tego nie ma. No cóż, on ma coś takiego jak katana, czyli broń, która zadaje 16 punktów obrażeń, masz 21 punktów szansy na trafienie krytyczne i bardzo wysoką szybkość, więc jest całkiem fajną bronią, ale kosztuje aż 10 sztuk złota. Dobra, szybko lecimy z portu naszego jeziorka, bo nie chcę marnować mikstur. Mikstury powoli mi się kończą. Jeszcze zostały, widzę, 4 minuty. W międzyczasie udało mi się zrobić dwie kolejne niebieskie skrzynie. Tych garbidajów jeszcze mi się udało też kilka złowić. Żadnej złotej skrzyni już nie złowiłem. Mam tutaj jeszcze 6 żelaznych skrzyń, aż 24 drewniane, więc całkiem nieźle. No i bombowe ryby w sumie też mogę wyciągać, też są w sumie coś tam wart.
kurczę, czekam na coś, na skrzynię albo na te garpiki. Drewniane skrzynie też w sumie z chęcią biorę. Bo on też zawsze z nich troszeczkę kasy wyleci. Ewentualnie przedmiotów, które można sprzedać za całkiem niezłą cenę. Kurde, o konia wyciągnąłem się, zamyśliłem chwilę. O, gwiazdka, ale widzę spodem na dół. Dobra. W sumie jeszcze kilka odcinków. Tak naprawdę musimy zbudować jeszcze domy, tak, dwa domy dla NPC-tów. Połowić jeszcze w dwóch jeziorach. Jeszcze chciałem pokazać mniej więcej, jak się gra w golfa, ponieważ jeszcze nie byliśmy u golfisty w tej sprawie. I chyba zmierzymy się z finalnym bossem. Czyli władcą podziemi, władcą undergroundu, tego piekła na samym dole. I w ten sposób zbliżymy się już do końca naszej serii, tak mi się przynajmniej zdaje. Jakoś tak. Dobra, jeszcze widzę 2 minuty. Może uda mi się jeszcze z jedną skrzynię niebieską wyłowić. Obstawiam, że znajdziemy w nim kolejną Star Fury, albo ewentualnie podkowę, albo balonik, albo te skrzydła początkowe. Te właśnie skrzydła pisklaka. W ogóle zmieniłem sobie też kolor tego sznurka, który zawsze noszę przy sobie. Zapomniałem też o tym powiedzieć. Teraz taki pomarańczowy, bo w sumie mam ogniste jojo właśnie to z undergroundu. To był akurat sznurek, był właśnie do tego taki adekwatny, taki właśnie pomarańczowy w kształcie, w kolorze lawy albo ognia ewentualnie. Dobra, jeszcze kilka sekund. Złapam sobie go, te złote rybki sobie łapię, bo pamiętam, że można było z nich zrobić jakieś tam średniej jakości zupy, ale przede wszystkim mi się zawsze przydadzą do jakichś tam akwarium jako takie ozdoby. To też, na pewno. Dobra, ostatnia rzecz, jaką wyłowimy i spadamy. Dobra, kurde, miałem sobie gwiazdek jeszcze po drodze pozbierać, trudno. Wkładamy sobie te wszystkie rzeczy do skrzyń. Tu jeszcze kiedyś wyłowiłem właśnie z ciekawości, żeby zobaczyć, co można wyłowić. No i dobra, otwórzmy sobie na początku te latające skrzynie właśnie, te niebieskie. Mistrzowskie przynęty, drobna gwiazda Fury, która jest po prostu mniejsza, jak widzicie. Co jeszcze? Przynęta czy latnika, kilka tych baloników. No, takie mega przeciętne rzeczy. Ta akurat ta gwiezdna furia jest akurat całkiem spoko, ale jak ktoś się przeleci po chmurkach, na pewno to musi taką znaleźć. Kurde, całkiem sporo tych drewnianych skrzyń mamy nad wyraz. Dobra. Teraz złote może i jeszcze żelazne. No, też takie standardowe mega rzeczy. Te akcesoria muszę sobie właśnie posprzedawać, bo mam ich trochę za dużo. W sumie. Tak, trochę. Te podkowy mogę w sumie sprzedać z dwie. Tych butów też mam zawsze bardzo dużo. Te brody są w ogóle do niczego niepotrzebne. Też mogę posprzedawać, chociaż pewnie też nie będą specjalnie dużo wart. No ale co? A, jeszcze jedna rzecz. Miałem w ogóle zobaczyć, co z tych ryb można zrobić. Mam je w ekwipunku. Dobra. Co w ogóle można z was zrobić? Zmniejsza tempo rodzenia się przeciwników, mikstura uspokojenia. No, w sumie taka, no powiedzmy, całkiem przydatna, ale raczej często się z niej nie korzysta. I duże ulepszenie, obiad z owocami może, duże ulepszenie wszystkich statystyk. No, też całkiem spoko. Praktycznie tak samo jak każda ryba biomowa. No, ale co, nie będę wybrzydzać. Lepsze to niż nic. No i co, ja już będę powoli kończyć. Mam nadzieję, że odcinek złowienia właśnie na chmurce wam się podobał. Wpadajcie również na Discorda, do którego link jak zwykle macie w opisie filmu.
A mi nie pozostaje nic innego, jak się tylko z wami pożegnać, mówiąc, jak to mam zwykle w zwyczaju mawiać, elo, elo.